Dzuchy, Związku Harcerstwa Polskiego, zrzeszone w Harcerskim Ośrodku Wodnym, oficjalnie zakończyły sezon letni. Na przystani Harcerskiego Ośrodka Wodnego nad jeziorem Sarcz zebrali się najmłodsi członkowie Związku Harcerstwa Polskiego oraz ich rodzice, aby pożegnać tafle jeziora. Poza tym całym sezonem letnim pływamy na wodzie, szkolimy dzieci, młodzież, bawimy się z nimi. A jak przychodzi już październik i zima, no to schodzimy do harcówki i ćwiczymy różne węzły, trochę teorii żeglarskiej, również zabawy. A i tak w kółko idzie. Cały czas zima, lato i tak się z miejsca na miejsce przenosimy. Dzieci i młodzież upiekły kiełbaski nad ogniskiem i pożegnały się z łódkami. Dla rodziców przygotowana była ciepła kawa i herbata. Zuchy, tak zwane wodniaki, to bardzo ważna grupa podopiecznych, nad którymi instruktorzy sprawują szczególną opiekę. Żeglarstwo jest jedną ze specjalności Związku Harcerstwa Polskiego i właśnie w Trzciance żeglarstwo ma z jednej strony bardzo duże tradycje i duży dorobek. Wykorzystujemy metodykę harcerską, ale jest to w oparciu o z jednej strony sprzyjające warunki wodne, ale i życzliwość władz miejskich, która udostępnia harcerstwu żeglarskiemu tereny do działania. Żeglarstwo harcerskie to nic innego jak harcerstwo, tyle że bardziej skupiamy się na specjalności żeglarskiej, czyli sprawiamy, że dzieci z przyjemnością i bezpiecznie obcują z wodą i uczą się żeglować, uczą się pływać i woda dla nich staje się takim żywiołem, w którym się dobrze czują. W okresie zimowym małe zuchy skorzystają z gościnnych progów Trzcianeckiego Domu Kultury. W trakcie zimy będą przygotowywały się głównie w teorii do przyszłego letniego sezonu i dobrej zabawy nad Trzcianeckimi jeziorami.